To, co widzicie teraz przed obiektywem, to najnowszy model AMG A35 z 2019 roku, ledwo co odebrany z salonu 4 miesiące temu i dzisiaj będziemy mieli okazję dowiedzieć się nieco więcej o tym modelu. Od razu kubełkowe fotele rzucają się. Dokładnie. One są tutaj do możesz je docisnąć pewnie. Wiesz co, w S-klasie tak miałem ostatnio, jak jechałem, że pompowały się przy zakrętach. Teraz masz średnio, będzie ci puszczał boki. O, rzeczywiście. Masaż w fotelach, poparcie kręgosłupa możesz zmienić. Włączmy go może na wolnych obrotach, żeby klima nam działała, to nie udusimy się przynajmniej. Cichutki, na komforcie jest bardzo cichutki. Nawet nie słychać, dokładnie. Najnowsza wersja ma bajery jakieś wgrane. Parę ma, dokładnie. Ma jakieś sterowanie głosowe czy coś. Dobra, to naprawdę działa? Hej Mercedes. Tak, proszę. Zmień oświetlenie wnętrza na czerwono. Okej, zmieniam kolor. Mamy czerwono, nie wiem czy będzie widać na filmiku, ale... Może nie widać, ale ja potwierdzam. Tak, proszę. Zamknij rolety. Okej, zamykam rolety. O nie! A, to mnie poczuli, nie? Ale fajnie, że się odbiło jakby. Gdy weźmiemy temperaturę cieplej, zmienia nam się okrąg na cieplej. To znaczy? Patrz, w środku jest jasno, nie? Zobacz, patrz tutaj, masz no ten, nie? Tutaj masz, widzisz tą kreskę? Zobacz, bierzesz cieplej. Niebieski, no. Masz czerwony. Na czerwony, aha. Na czerwony, a jak chcesz zimniej, zmieniać się na jasny niebieski. Fajny bajer. Przyciski ma do zmiany trybów jazdy na Sport, Sport Plus. Tutaj mamy manualna skrzynia, automatyczna, tak? Komputer sam steruje. Tutaj mamy deskę rozdzielczą zmienianą na sportową, widać przeciążenie, widać taką dokładnie sportową wersję. Obrot przyciąmierz. To jest ciekawe i generalnie, jeśli już zaczęliśmy temat deski, patrzcie jaki ten panel jest długi, to jest wszystko jako jeden element. I to się bardzo wyróżnia spośród poprzednich modeli. Co mamy jeszcze w środku? Generalnie wszystko tam, zużycie, spalanie, temperatura w skrzyni, nawigacja. No wszystko jest. Nawigacja fajna. Nawigacja 3D, ale bajer. Co sądzisz o Audi? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ja też. Śmieszne. Wcale nie jest taki głośny. No robi się głośny. Aczkolwiek w fabrycznej wersji tego samochodu nie mamy standardowego, najfajniejszego, co jest w szybkich, sportowych furach, strzelania z wydechu. Tego dźwięku nie ma w fabrycznej furze. To co, może pokażemy jak ten samochód jeździ? Podobno strzela jak się jedzie. Coś tam potrafi. Zapinam pasy i lecimy. To jest taki idealny daily car. Sprawdza się w mieście, no. Naprawdę... Czegoś takiego szukałem z odpowiednią mocą. Gabaryty są bardzo przyzwoite, ale zbiera się. Nie wiem czy słychać, ale no, może być popcorn słychać, nie? Ja słyszę wyświetlicie, może moje możliwości sprzętu nie są zbyt dobre, ale... Co, procedura startu? Myślę, że możemy spróbować. Jak na 306 koni, naprawdę też jestem pod wrażeniem. O, to jest ten napęd na czwórkę, nie zrywa ci. Ani razu nam nie zrywało trakcji, zauważyłeś? W ogóle, jeśli napęd jest na 4 koła. Co powiedziałeś? Chcesz się przesiąść? Nie trzeba mnie pytać o takie rzeczy. Dzięki, bardzo fajnie. Przepraszam. Jak to, dziękuję bardzo. Sprawdźmy jak samochód się sprawuje pod tym kopytem Roberta. Bardzo podoba mi się to, że zmiana biegów jest w manetce. Lubię to, przekonywałem się przy prowadzeniu Tesli do tej manetki, ale naprawdę te Merole mają fajną tą funkcję. Ciężko było się przyzwyczaić, ale zawsze szukałeś tutaj ręki, nie? Pierwsze 3 dni pewnie. No.
Ale jest wyciszony bardzo ładnie, bo to jest, wbrew pozorom, to jest głośny samochód na zewnątrz. A... Słychać go, no. A jak z hamulcami? Chyba dałem radę. Hamuje... To jest, są ceramiczne hamulce? Tak. One hamują jak... Rzeczywiście. Trochę wciska. Jak rwie, wciska totalnie. Odpycha się, no. Okulary mi mało co nie spadły. Daje radę. Generalnie w innych modelach to było tak, że wiesz, trzeba było wyłączyć trakcję na parkingowy tryb i potem trochę było zabawa akceptować. Tak. A teraz, tutaj praktycznie i teraz przyłączamy tak, na sport. Jesteśmy 5 na godzinę. Hamulec lewą nogą i od razu mamy. Jak on rwie. No. Masakra, nie spodziewałem się. Gdy jechałem do ciebie na nagrywki, nie spodziewałem się, że ten samochód tak rwie. Rozpędźmy się teraz do jakiejś prędkości i hamulce. Uwaga, 3, 2. W miejscu praktycznie. Stoję w miejscu. No, naprawdę. Wow. Producent deklaruje 4,7. Powiedziałbyś, że ma 4,7 do setki? W życiu byś nie powiedział. Nie powiedziałbym, bo przede wszystkim... Odczucie jest, nie? Takie jakbyś miał naprawdę dużo więcej koni pod maską. Czarkowi jeszcze raz dziękuję za nagrania, ale mamy dla was perełkę. Słuchajcie, ten samochód stoi na równi z inną bestią, którą mam nadzieję, że będziecie chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. A45 podkręcona na 427 koni. Robimy drag race! Panie kochany! Powiem wam tak, następny odcinek będzie gruby. A was zapraszam do śledzenia następnych poczynań naszego świetnego kanału. Chłopaki się cofają, ścigają się na wstecznym, proszę państwa. A 35 wygrywa na wstecznym! Koniec tych chwilów, bo nas wywalą z terenu. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!